W tym filmie takich efektów się nie spodziewajcie. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie dla osób niewtajemniczonych dodam, że testy przeprowadzone zostały na specjalnie przeznaczonym do tego sprzęcie nie komputerze. Bo na komputerze raz, że nie mógłbym tak dokładnie zasilacza sprawdzić, a druga sprawa nie mógłbym wykonać wszystkich pomiarów, choćby tętniej, ponieważ pozostały w komputerze ten wynik by przekłamywały. Tyle słowem wstępu. Teraz przechodzimy już do bohatera dzisiejszego odcinka, a jest to zasilacz MSI MAC A850G. Ze wsparciem dla ATX 3.0, jak i PCI Express 5.0. Jeżeli chodzi o standard ATX 3.0, to w skrócie tylko powiem, że zasilacz na bardzo krótki okres czasu może dwukrotnie przekroczyć swoją moc nominalną i aż trzykrotnie moc, którą dostarcza do karty graficznej poprzez przewody PCI Express. Z ogólnych jeszcze rzeczy: certyfikat 80 Plus Gold, czyli sprawność w okolicy 92%. Półpasywna praca wentylatora, co z pewnością wielu z Was ucieszy. Wszystkie japońskie kondensatory. Jest to jednostka w pełni modularna i producent udziela na nią 10 lat gwarancji. Przejdźmy teraz do krótkiej prezentacji zasilacza. Jest to jednostka dość kompaktowa, bo jej długość to zaledwie 15 cm. Także, nawet w tych mniejszych obudowach, bez problemu Wam się on zmieści. Po bokach mamy loga producenta, dodatkowe jeszcze takie aluminiowe wstawki, dokładnie szczotkowane aluminium. Na przodzie rzecz jasna, wejścia do podpięcia przewodów, Wszystko ładnie jest opisane tak, aby nie popełnić żadnego błędu. Na tyle poza samym wejściem, jak i włącznikiem zasilania znajdziemy przełącznik do włączania lub też wyłączania półpasywnego trybu. Pod zespoły wewnątrz zasilacza chłodzi 135 mm wentylator z użyciem Fluid Dynamic Bearing. Jego maksymalne obroty to 2300 na minutę. Zerknijmy teraz na przewody. Dodam tylko, że grubość, jaka została tutaj użyta, to 16 i 18 AWG. Wszystko będziecie mieli ładnie opisane podczas ich prezentacji. Zaczynamy od przewodu zasilającego płytę główną, czyli 24 pin. Jak widać, są w postaci taśmy. Dalej dwa przewody EPS, 8-pinowe, zasilające procesor, również taśmowe. Przewód PCIe express 5.0 z dwoma końcówkami 16 pin, jak widać ten znajduje się w oplocie. Kolejna 16-pinówka, tym razem drugi koniec tego przewodu zakończony jest dwoma kostkami 8 pin PCIe express I również mamy tutaj oplot i kolejne przewody PCIe express zasilające kartę graficzną, tym razem standardowe, czyli 6 plus 2. W sumie mamy cztery takie końcówki na dwóch przewodach. I w końcu peryferia, wszystkie w postaci taśmy. Pierwszy z nich to dwie końcówki kątowe SATA. Następnie dwa kolejne przewody z końcówkami SATA, tym razem po trzy sztuki na każdym z nich, również kątowe. No i na koniec przewód combo 4 molexy plus floppy do zasilania choćby jakiejś karty dźwiękowej. Zanim przejdziemy do testów, to zerknijmy sobie do wnętrza zasilacza. Zasilacz zbudowany został na bazie OMCWT, dobrze pewnie Wam znany z innych marek zasilaczy i mamy tutaj do czynienia z topologią półmostka. Zaraz na wejściu mamy pierwszą fazę filtrowania w postaci dwóch kondensatorów typu Y i jednego typu X. Następnie już na samej płytce drukowanej mamy dwie cewki, pomiędzy nimi kolejny kondensator typu X. Główny kondensator to Nichicon o pojemności 680 mikrofaradów, który pracować może w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. I również, co istotne, na stronie wtórnej także znajdziemy wszystkie kondensatory Nichicona, w tym polimerowe, które mogą pracować w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. Zaraz poniżej głównego transformatora znajdziemy sekwencyjny prostownik, na którym znajduje się 8 tranzystorów, niestety nie są one chłodzone. I tuż za nim, na osobnej płytce, znajduje się przetwornica DCDC. -DC. Na układzie scalonym, który odpowiada za zabezpieczenia w zasilaczu, znajdziemy także kontroler do zarządzania wentylatorem. No i na koniec dodam, że zarówno sekcja PFC, jak i mostki prostownicze posiadają radiatory. I zerknijmy sobie jeszcze na rozkład linii w tym zasilaczu. 3,3 5 V po 22 A, łączna obciążalność 120 W i pojedynczelnia 12 V, na niej pełna moc zasilacza, czyli 850 W. Tyle z ważniejszych rzeczy. Gdybyście mieli jednak jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. A teraz przechodzimy już do konkretów, czyli do testów. Jak mówiłem na początku filmu, zasilacz obciążany był moim testerem na wartości 20, 50 i 100%. Tak, abym mógł sprawdzić, jak wygląda regulacja napięć. Wykonałem również testy crossload na liniach 3,35V, jak i 12V. Zmierzyłem tętnienia, sprawność zasilacza, jak i obroty wentylatora na poszczególnych obciążeniach. Zaczniemy od regulacji napięć. Ta wypada bardzo dobrze. Na linii 3,3 V jest to 1,16%, na linii 5 V jeszcze lepiej, bo zaledwie 0,6% i w końcu na linii 12 V również bardzo dobry wynik na poziomie 0,74%. Testy crossload zasilacz zaliczył bez najmniejszego problemu, napięcia na wszystkich liniach bliskie były niemalże ideału, a wszystko to dzięki przetwornicy DCDC. dc O ile scenariusz testu na liniach 3,3 i 5V nie wystąpi w normalnym użytkowaniu pc o tyle na linii 12V już tak i on jest najbardziej istotny. Rewelacyjnie wypadł pomiar tętnień napięć, na liniach 3,3 5V około ok. 8mV średnio i na linii 12V delikatnie ponad 11. Dodam tylko, że tętnienia są równie ważne, o ile nieważniejsze jak sama regulacja napięć. Sprawność zasilacza jak najbardziej spełnia założenia certyfikatu 80 Plus Gold, a nawet wypada delikatnie lepiej, bo prawie 93% przy 50% obciążeniu jednostki. I na koniec zerknijcie na obroty wentylatora, ten załączy się dopiero od około 30% obciążenia zasilacza. Nie będzie on praktycznie słyszalny przy 50% obciążeniu i cichy nawet przy 80%. Jest niestety dość głośny przy pełnym obciążeniu jednostki. OK, czas na kilka słów podsumowania i powiem tak. Moim zdaniem, udana i ciekawa jednostka. Bardzo dobra regulacja napięć. Być może na linii 3,3 V mogłoby być delikatnie lepiej, ale te 1,16% to tak czy inaczej niezły wynik. Bez problemu, oczywiście zasilacz zaliczył testy crossload, zwłaszcza ważny jest ten na linii 12V, bo wiadomo, że komponenty w nowoczesnych komputerach głównie z tej linii korzystają, także tutaj nie mam żadnych uwag. Niskie tętnienia to też jest dość istotne, bo one odpowiadają za jakość dostarczanych napięć do komponentów waszego komputera. Sprawność przy 50% obciążenia. Yy, nawet wyższa niż ta zakładana przez certyfikat 80 plus Gold. Do tego dobra kultura pracy do 80% obciążenia tutaj wentyl wkręcał się maksymalnie na około 720 na minutę, także będzie bardzo cicho, aczkolwiek już przy 100% obciążeniu, no dawam się on we znaki, aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli ktoś kupuje zasilacz, no to wiadomo, kupuje się go z zapasem co najmniej 20%, także tych 100% obciążenia z pewnością nie doświadczycie. Kolejny plus to japońskie kondensatory Nichikona. Przypomnę te mogą pracować w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. No i też długi okres gwarancyjny, bo 10-letni. Doczepię się jednak do dwóch rzeczy. Obydwie tyczą się okablowania. Pierwsza z nich to dość sztywne przewody, no ale to też wynika jak gdyby z ich grubości. 16-18 WG to akurat jest plusem. Ale druga, bardziej istotna, moim zdaniem, rzecz to długość przewodów PiSE express 16 pinowych 60 cm to moim zdaniem zdecydowanie za mało, bo w większej obudowie, nawet midi tower, no, będzie trzeba te końcówki gdzieś tam przy karcie, czy też przy zasilaczu dogiąć. A wiadomo, nie jest to wskazane. Nie jest to problem występujący tylko i wyłącznie w tym zasilaczu od MSI, ale wielu procentów właśnie takie długości przewodów dostarcza do swoich zasilaczy. No i moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Cena 6 stówek, także naprawdę atrakcyjna, jak za to, co ten zasilacz sobą oferuje, jak najbardziej jestem w stanie Wam tą jednostkę z czystym sumieniem polecić. Linka do zasilacza macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.